Hej, hej, witam was serdecznie, ja jestem Yoshi, to jest czwarty odcinek z gry Black Desert. No i cóż, dzisiaj będziemy robić kolejne questy, jest to drugi dzień CBT 2. Tak, nagrywam to od razu, tak jak mówiłem wcześniej, po poprzednim odcinku. No i co, mamy level 13, naszą kochaną Walkirią. Jestem aktualnie po misjach z goblinami, więc już spoko. Jak zauważyłem, jak wy zresztą zauważyliście, tutaj już się da grać normalnie. Tutaj jeszcze tłumy ludzi z impów nie doszło. Tłumy nie doszły, więc możemy cieszyć się jako taką grą. No i co? Teraz zmierzamy do jakiegoś NPC. I tutaj widzimy, że ten quest, który teraz będziemy robić, z tego co widzę, z tego co się domyślam, to jest 5 na 6 w ogóle wszystkich questów z goblinami. Więc teraz zapewne będzie ostatni. Tak. Tak, czyli musimy dobiec do celu, musimy pobiec, no i zabić tego przywołanego moba. No i co, kurczę, dalej delektuję się klimatem, nadal mi ten klimat odpowiada, bo naprawdę lubię takie, można powiedzieć, zielone lasy itp. itd. To prawda, wiem, że to pewnie się zmieni za jakiś krótki czas, no ale trudno. Dobra, słuchajcie, teraz musimy przywołać sobie scrollem moba. Więc przywołujemy. Oho. Co my za szatańskie moce w ogóle robimy? Że my przywołujemy jakieś demony po to, żeby je rozwalić. Okej. Dobra. Z nim musimy się w miarę szybko uporać. Czy nas coś bije? No troszeczkę nas zbił. Problem z unikaniem, widzę. Coś mi postać uników nie chce robić. Ale dobra, trudno. Odpalmy się trochę. To mnie denerwuje, że ludzie w tym samym miejscu odpalają te moby i że nas nie full kontroli. Nie przywołuje. What the fuck? Okej, okay, czyli że tylko zbiliśmy i dostał taką formę bardziej piekielną. Strasznie fajne uniki można robić tą taką. Okej, okay, zabity. Więc oddajemy questa. W ogóle fajny jest tu system mapy. Mi się podoba. Ale dobra, odpalamy. Akceptujemy i mamy kolejny quest. Meet Igor Bartali. Tak. Musimy iść poznać, spotkać się z... musimy spotkać się z Igorem teraz. No to zapierniczamy. No i co by wam tutaj powiedzieć, jak moje wrażenia po tych w sumie 3 odcinkach pełnych. Powiem wam, że wrażenie jak najbardziej pozytywnie. Jak zazwyczaj grę MMO jakąś pobierałem i wyłączałem ją, można powiedzieć, że od razu dosyć szybko ją wyłączałem. Stwierdzałem, że no kurczę, jednak to nie dla mnie. Tak, tutaj widzę, że jednak w tym świecie będę chciał zostać na naprawdę bardzo długo. Strasznie mi się on podoba, w ogóle klimat, sam klimat jest genialny. O miastach już się wyrażałem w poprzednim odcinku wystarczająco długo, ale po prostu klimat. Po prostu klimat. Po prostu kurwa klimat. Tu jest genialny klimat, no co by tu powiedzieć. Ja pierniczę, poza tym kombat jest tak żywy. Tu się tyle dzieje. Tego brakowało mi tak naprawdę. Stanie w miejscu i prucie z pelami do zlokowanego targetu jest... O cholera, jest cholernie nudne. A tutaj po prostu to wszystko się tak dzieje, jak kurczę, w jakimś naprawdę zajebistym filmie.
To mi się bardzo podoba. Taka gra akcji, można powiedzieć. To jest takie action MMO. Można by rzec. O! Horse Emblem Grey Donkey. Black Donkey i Brown Donkey. Weźmy sobie niby czarnego. Dobra. Dobra, dobrze wiedzieć. Okej, okay, i czy możemy sobie jakoś ustawić tego naszego... Chyba średnio, ale... O, dobra, bo mamy tutaj hełm do założenia ogólnie. O, dobra. Czyli idziemy do stajenki teraz. If you want to leave a donkey or horse in safe keeping, you're in the right place. Okej. O. Czyli tak wygląda nasz donkey. Aha, dobra. No jak go nazwiemy? Nazwiemy go może na... Nazwijmy go może na cześć największego spamera na moim kanale, czyli nazwijmy go Koryn. Tak, to będzie jego imię. Na cześć największego spamera na moim kanale. Take out. Nie. Check in. Dobra. Okej. Okay. Chciałbym teraz mojego kuca wziąć. You can either capture or purchase a horse. Okej, wsiadamy na naszego kuca, naszego osiołka. Panie osiołku. O, jak fajnie. Aha, czyli my musimy tam pojechać, dobra. No więc grzejemy na naszym osiołku. O, jak fajnie skacze. Dobra, więc widzę, że będziemy się po prostu w ten sposób przemieszczać. Can only summon idle. Jak teraz zasiąść? Aha, na R. Okej. Okay. Czyli wsiadamy normalnie na R chyba też i... I zsiadamy na R. Dobra, więc wsiadamy. Teraz się nie będziemy rozstawać z naszym kucem. Naszym osiołkiem. Osiołek mogłem go nazwać. Kurde. Ale nie, dobra. Na cześć spamera największego na kanale, niech będzie. Okej, okay, i teraz co? Podchodzimy tutaj sobie do NPC. Mamy kolejną misję. Zgadajmy sobie bla 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 bla. Pani Dunki. Nie, ja chcę... Cholera. Okej, okay, mamy mounta naszego. Dobra, więc zapierniczamy teraz tam dalej. Widzę, że tu już ludzie łowią sobie ryby. O Jezu! Wow, co ja zrobiłem? Kucyku mój, kochany. Spokojnie, przepraszam, chciałem cię tylko umyć. Okej, okay, więc przemieścimy się tam, gdzie jest cel misji. Chwila. Ty nie możesz wskakiwać na płoty, co? Nie no, szybki dosyć jest i nawet, kurczę... Jestem ciekawy, jakby ten koń piątego poziomu zapierniczał tak naprawdę. To by mogło być dosyć ciekawe. Nie mogę po prostu na tą grę napatrzeć. Ona jest zbyt genialna. Ja nie mogę. Dobra, teraz musimy znowu się spotkać z jakimś Kirkley. I pewnie będziemy mieli kolejne misje z kolejnymi mobami. Ale cóż, level mamy już 14. Więc no, rośnie powoli. Widać progres.
Tylko fajnie jakby się nam wygląd postaci w końcu zmienił. To by było super wtedy. Okej, ile mamy jeszcze do tego NPC? Okej. Tyle, więc przejedziemy sobie po prostu tutaj przez te pola. Nie przeskoczysz przez płocik, dobra. Dobra, grzej kucu. Okej, no przełaj po prostu pierdzielniemy, bo czemu by nie? Coś nas goni. Cholera. Nie wiem co to było, ale brzmiało groźnie. Czy to jest Skyrim? Czy to jest Skyrim? Czy to jest kolejny Skyrim? Nie, dobra, to nie jest kolejny Skyrim. Nasz mąd jest dosyć szybki, wyjeżdża pod strome górki, ale nie pod góry. Więc Skyrimem tego nie nazwiemy. Okej, przejeżdżamy sobie. Teraz tak. Uha, i skakujemy sobie. No osiołku, dajesz, grzejesz. No i wjeżdżamy sobie do kolejnego kampa. O, taki trochę minecamp. Nie no, taki mały po prostu jest. Dobra. Complete. I co my tutaj mamy? Kolejną osobę musimy spotkać się z nią. Kolejną osobę musimy spotkać się z nią. No dzisiaj mój język polski leży trochę. No i co, po nagraniu tego odcinka chyba wydaje mi się, że jebnę sobie małą przerwę. A bo nagrywanie, no nagranie grubo ponad 2 godziny to jest, znaczy okej. Okej, rozumiem, że granie 2 godziny to jest nic, ale po prostu nagrywanie 2 godziny to jest jednak co innego, bo muszę się skupiać na tym, co się dzieje, muszę gadać, muszę to wszystko robić, więc zrobimy sobie małą przerwę. Zapewne pożałuję, bo pewnie rozłączy mnie z serwerem i nie będę mógł dzisiaj już więcej grać, ale wówczas trudno i najwyżej jutro znowu nagram 2 odcinki i w niedzielę nagram 2 odcinki, czyli ile ich będzie? Teraz jest 4, 6, 8, będzie 8 odcinków najwyżej przed wystartowaniem oficjalnej wersji gry. Przy okazji ja się jakoś jeszcze nakręcę dodatkowo. I możecie teraz w komentarzu ludzie napisać tak z ciekawości, jaką klasą wy będziecie chcieli zagrać w tę grę. Czy w ogóle już macie wybraną, czy jeszcze nie wiecie, czy macie, czy myślicie nad dwoma i nie wiem, i myślicie, którą rzeczywiście zagrać. Ja tak naprawdę wahałem się między tym Warriorem a Valkyrią i chyba tyle. Jakoś inne klasy, okej, może mi spasowały, ale wiem, że no... Wiem, że mogę się najarać zajebiście na magów, na zabójców itp. itd. A wiem dobrze, że później i tak przeważy to bycie wojownikiem, bo zawsze wolę być z bliska. Zawsze wolę być z bliska i mieć tą broń w łapie i napierniczać. Okej. Przebiłem NPC-ta koniem. Dobra, przewiniemy sobie cutscenkę znowu. Kolejny kościk. Okej, wchodzimy na naszego monta. I co, czyżby tu było teraz miasto? Tak, wcześniej mieliśmy wioskę, teraz mamy tutaj miasto, ludzie. Znajdujemy się w mieście o nazwie Hydel albo Hydel City. Hydel City, coś w tym stylu. Bo E to I, a I to zapomniałem. Okej, więc przemieszczamy się po w sumie takim trochę hehe downtown, widzę. Takim przedmieścia, tak, to są przedmieścia, widzę. Tu jest już główne miasto. Okej, i tutaj mamy NPC, z którym musimy porozmawiać. Widzę, że już tu trochę osób przyszło, doszło. Dobra, konik, ustaw się tutaj. Halo, chcę zejść. Chwila, bo ja wjechałem do karczmy z koniem. Jezu, jak tu światło świeci. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj konia naszego. Strasznie fajnie to wygląda, że ludzie tak parkują przed budynkiem, nie? Dobra. Jaki gigant. Bobby Lauren, you've wasted my time the last time. Your payment is overdue. My conscience is clear. Whatever happens to you, just wait and see.
Ci berserkerzy to są naprawdę przegięcie duzi. Dobra, wybieramy znowu potyra HP, lecimy dalej. Hop. Może nagram jeszcze jeden odcinek po tym. Zobaczę w sumie, zobaczę jak z siłami będzie. I lecimy dalej. Teraz pewnie wbijemy się do środku miasteczka. I zobaczymy co my tutaj mamy, ale widzę, że generalnie... karota chyba. Ale widzę, że głównie, no kurczę, ciężko będzie z tego nagrywać inaczej niż tak jak teraz. Z tego co widzę, no więc jeśli te odcinki was interesują, no to spoko. Możecie zostawić lajka, możecie zostawić komentarz oczywiście. Ale mówię, że zapewne będą ciekawsze rzeczy, jak już troszeczkę się w to pogra. Dobra. Mówię, na grze się, na fabule gry skupimy się jak już będzie oficjalna wersja. Wówczas będziemy myśleć. Dobra. O! Dobra, complete. Akceptujemy. Jeju, ciągle musimy się z kimś spotykać, na ile można. Ale dobrze, że mamy naszego osła. Gra przygotowała nas przynajmniej na to, że będziemy teraz jeździć. Okej, podjedźmy sobie, tutaj zaparkujemy. Not under any circumstances. Never turn your back on an enemy. Coś mi się wydaje, że wyjdą jeszcze jakieś klasy, które nie będą krasnalami czy coś w tym stylu, to jest pewne. Bo jak widzę, że dosłownie wszędzie są te krasnale. Chwila, zejdźmy sobie, bo mamy tutaj chociażby rozwinięcie ekipunku czy też broń lepszą zresztą. Generalnie nie mamy lepszych rzeczy już, widzę, w ekipunku. Aha, jeszcze jedno rozwinięcie ekipunku widzę, jest, dobra, wybijamy. Hop. Dobra, więc zapierniczamy. Dużo osób, powiem wam, że jajczało na optymalizacji tej gry. Bo patrzyłem na fora, patrzyłem na strony różne. I dużo osób po prostu mówi, że optymalizacja leży. Właśnie nie wiem, czy kurczę też powinienem narzekać, ale po prostu to renderowanie tych obiektów mnie trochę wkurza. Nie wiem, czy kto idzie, no może ktoś z was mi powie. Bo po prostu nie mam pojęcia. Kompa mam nowego. Właściwie mój kompa miesiąc teraz. Okej. A, czyli zaczynamy, widzę, nowe misje z zabijaniem mobów. Super. Jestem uradowany. Czyli znowu zapierdziczamy. Tych questów pobocznych nie chcę mi się brać. Będę brał wszystkie questy, jak już będziemy normalnie grać. Póki co nie chcę mi się. Okej. Po prostu jedźmy tak na przełajaco. W sumie tam jest niby spot. Kill beetles, kill cuckoo birds. Czy jakieś ptaszki będziemy musieli zabijać? Ptaszki? Gdzie tu są te ptaszki niby? A, tu są wszystkie shity, widzę. Okej. Tiny Bee. A, cały rój, kurde, szerszeni, a nie Tiny Bee. A, nie mamy na ciebie ptaszka. Okej,
wydaje dźwięki jak kaczka. Teraz musimy zabić, no, pozostałe, czyli te Beatles. Żuczki nasze. Gdzie ja zostawiłem mojego konia? Mój koń powinien być gdzieś tutaj. O, jest, dobra. Przepraszam, że go zgubiłem. Gdzie on jest? Halo? Nie, to nie mój koń. Gdzie jest mój koń? Zgubiłem konia! Mojego osła, znaczy się. Panie koń. Zgubiłem swojego konia. Smutno mi teraz, nie wiem gdzie mój koń. Jest tu gdzieś na mapie. Panie koń. Aha, tu mi pokazuje do niego dojście. Aha. Panie koń. Mój pań koń. Hop. Wsiadamy. Juhu. Już się bałem, że cię zgubiłem. Dobra, więc zapierniczamy na luzie, oddajemy questy. Bo w opcjach się trochę pobawię może z tym renderingiem. Chociaż wątpię, że to gdzieś u mnie leży problem. Nie no, mówię, no, mogę sobie wątpić, nie? Okej, okay, przejdźmy sobie teraz. A, okej, okay, nie przejdziemy. Po prostu dojedźmy jak normalni ludzie. Umówmy się, że ja lubię przeskakiwać różne rzeczy, ale mi ciepło od tych lamp. Jak skończę odcinek, to otworzę sobie balkon. Kurde, mieszkam w górach, jest zimno, zimne powietrze. Śnieg, wszystko, wszystko i fajnie będzie. Otworzyć po prostu balkon. Okej, schodzimy sobie tutaj. O Jezu, zablokowały nas. I cóż, podbijamy tutaj do NPC, rozmawiamy, oddajemy quest. La 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 la. Oddaliśmy. I teraz co my musimy? Tutaj mamy ale chwila. Bo nas tu się w czoko zrobiło trochę. Bo my mamy tu kolejne misje, a ja chciałem po prostu oddać mi nic głowy. Panie, kurde, bo się zdenerwujemy. Ale dobra, no jedziemy, no, co by tu mówić. Kill pumpkin ghosts. Czyli musimy dyniowe duszki zabić. Gdzie te dyniowe duszki? Jedziemy dalej, bo widzę, że tutaj ludzie już kampią na nie jak pojeby, więc... Jest to jakaś mała szczelinka? Jest tam, dobra. Po prostu ją sobie przeskoczymy. Okej. Chodź tutaj do mnie. Dobra. Jeden, drugi i teraz trzeci. Czyli mamy trzy questy do oddania teraz. A nie, nie jako pania konia, pana konia. Kurde, ale fajna muzyczka tu jest. Mam nadzieję, że słyszycie.
już nie jest fajna. Okej, teraz tutaj sobie możemy przejść. Dobra, gdzie mamy quest oddać? Dobra, klikniemy sobie po prostu na naszego. Okej, czyli tutaj to było. Pomieszałem ci miejsca. Tylko, że tak średnio nie chcę nic od ciebie robić, koleś. Ale dobra, przejdźmy sobie do miasta, po prostu. Co? Aha, czyli wszystkie misje oddaje się u niego. Spoko. Nie, 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 nie u ciebie, gnomie, tylko u ciebie. Okej, okay. Coś... Stop. Teraz musimy z naszą duszyczką porozmawiać. Okej, okay, mamy questy już od niej, okej. Okay. Spoko. Chodź na mój koń. Mój koń jest wspaniały. Czyli teraz musimy po prostu znowu iść w to samo miejsce i zabić te same moby. Ajeju. Wiecie co wam powiem? Ta gra jest naprawdę nawet będzie łatwa dla osób, które nie potrafią języka angielskiego. Czy też dla osób najmłodszych. Bo generalnie z tego co widzicie tutaj naprawdę questowanie jest naprawdę łatwe. Przyjemne i po prostu... I po prostu łatwe, no co by tu mówić. Po prostu jest łatwe. Nie trzeba się przemęczać, nie trzeba długo myśleć. Wszystko na spokojnie. No cóż, po tej misji wydaje mi się, że skończę odcinek. Bo nie chcę też za długich robić. Tak jak ostatnio nagrywałem 50 minut. No ale cóż, wywietrzę sobie troszeczkę. Bo jest tutaj gorąco, nie to, że duszą, tylko po prostu gorąco od lamp, które świecą mi na mordę, żebyście mnie widzieli dobrze na green screenie. Aha, i coś mi bije mojego, kurczę. Aha, nie, dobra. Dwa sztuki moje małe. Dobra, polowanie na pszczoły, czas zacząć. Same nawijacie. Dobrze jest. Słyszę pszczoły. Pszczoły! A! Bum. Dobra, jeszcze 5 pszczółek. Słyszę was. Tu jesteście. Tak na słuch trzeba teraz grać. Tak jak grać, ktoś gra w CS-a i nasłuchuje, tak ja teraz nasłuchuję pszczół. Przy okazji żuka zniszczymy, bo się nawinął. Nasłuchujcie pszczół, zem. Słuchowisko Yoshiego. Nasłuchujemy pszczółek. Odgłosów natury. Nie ma pszczółek. O! Tam są! Yeah. Dobra. Teraz tak, tutaj mamy kolejne pszczółki. Ogólnie muszę sobie znaleźć jakieś, nie wiem, pogadanki tematy na kolejne odcinki, bo wydaje mi się, że granie w taki sposób może być troszeczkę odrobinę nudne, że ja generalnie robię, mówię tylko to, co robię tak naprawdę. A pogadanka by mogła być jakaś spokojna. Z każdej serii robię serię pogadankową, no masakra normalnie. Może tutaj skupimy się na czymś innym i po prostu będziemy poruszać tematy czysto związane z MMO, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, tutaj możemy pójdźmy sobie. Halo. Destroy behavior. No i gdzie mam iść? Tam mam iść?
Panie koń, gdzie pan się znajduje? Gdzie jest mój koń? Halo? No nie, nie mówcie, że mi pszczoły konia zabiły. Gdzie te skille są, bo już zapomniałem. O Jezu, ile skilli. Dobra. Okej, więc lećmy. Ale chwila, to wygląda jak mój kuń. Halo, to jest mój kuń? Yeah. To jest mój kuń, dobra. Więc jednak nam nie zabili. Ale nie zmienia to faktu, że musimy iść ze strzałeczką. Boże, te pszczoły mnie wkurzają tym swoim odgłosem. Aż miałem ciarki na plecach. No zostawcie mnie, pszczoły złowieszcze. Jesteście okropne. Zapierniczamy, dobra. I co my tutaj mamy? Okej, czyli musimy po prostu drzewa jakby z pszczołami rozpieprzać. Good to know. Okej, to powinno być tutaj. Pamiętam. Żeby to było tutaj. Halo. No nie, no średnio. Kurczę, wygląda tak samo jak tamto, nie? Może to jest tam coś? Bo widzę takie drzewko smukłe, no no no. A to może być tutaj. Tak. No i mamy. Bum, bum i yeah. Dobra. Skończyliśmy. Więc idziemy oddać questa, ludzie. W końcu, Boże, ja idę po prostu otworzyć ten balkon. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Pamiętajcie, żeby wbić na fanpage Black Desert Polska, który znajdziecie w opisie, oraz na portal babagra.pl, gdzie znajdziecie też informacje na temat Black Deserta. Oraz zapraszam was na grupę na Facebooku Black Desert Polska, która zrzesza polskich graczów, fanów gry Black Desert. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu i cześć! Zostawcie łapkę w górę. Cześć!